od 12 października do 12 grudnia w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim realizujemy projekt Zanim będzie za późno, pierwsza pomoc ratuje życie. Jest to projekt, który ma na celu przeszkolenie wszystkich uczniów klas pierwszych naszej szkoły, technikum nr 1 i zasadniczej szkoły zawodowej, łącznie 210 uczniów, w celu nauczenia ich umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia te prowadzimy wspólnie z Harcerskim Centrum Pierwszej Pomocy. Są to zajęcia prowadzone popołudniami w 15-osobowych grupach. Każdą grupą opiekuje się nauczyciel zespołu szkół nr 1. Są to zajęcia, które mają na celu przedstawienie sytuacji, które mogą zdarzyć się w realnym życiu, czyli na przykład utrata przytomności, omdlenie, atak padaczki, krwotok. I na tych zajęciach właśnie harcerze pozorują takie sytuacje i uczą młodzież, jak zachować się w takiej sytuacji, jak udzielić pierwszej pomocy. Odchylamy głowę do tyłu. No i liczymy do 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No i nie oddycha. No to teraz nakazujemy koledze, żeby zadzwonił na pogodowy. Że w ekonomiku ustaw numer 23 na pierwszym piętrze, tak? Na pierwszym piętrze. W Ostrowcu się to wszystkim jest poszkodowany. 7, 8, 9, 10. No i teraz. No i czyli wykonujemy szybko. Nie wchodzi. Czyli mamy zablokowane drogi oddechowe. Co musimy zrobić? No to musimy przerwać. Nie przerwać, tylko udrożnić drogi oddechowe. I spróbować jeszcze raz, tak? Tak, warto chodzić na to zajęcie, ponieważ z jednej strony można więc dostać piątkę przy sposobieniu ogromnego, ale także po prostu będziemy w takiej sytuacji, że będzie wypadek i trzeba będzie pomóc osobie po prostu przeprowadzić tą resuscytację. Dzięki temu możemy pomóc właśnie człowiekowi.